Sięga Uranti. Przekaz 8 Nieskończony duch. Dawno temu w wieczności, kiedy pierwsza nieskończona i absolutna myśl Ojca Uniwersalnego znalazła w wiecznym synu tak doskonałe i właściwe słowo dla jej boskiego wyrażenia pojawiło się najwyższe życzenie zarówno u myśli Boga, jak i u słowa Boga posiadania wszechstronnego i nieskończonego pośrednika dla wspólnej ekspresji i łącznego działania. O świcie wieczności zarówno ojciec jak i syn uświadomili sobie nieskończenie swą obupólną, wzajemną zależność, swą wieczną i absolutną jedność. Tym samym zaczęli nieskończone i wiecznotrwałe przymierze boskiego partnerstwa – to nieskończone porozumienie zawarte zostało w celu realizacji ich wspólnych idei w całym okręgu wieczności, i od tamtego zdarzenia, w wieczności, ojciec i syn wciąż pozostają w tym boskim związku. Stajemy teraz w obliczu początku, w wieczności, nieskończonego ducha, trzeciej osoby Bóstwa. W tym właśnie momencie gdy Bóg Ojciec i Bóg Syn zaczęli razem identycznie i nieskończenie działać, realizować absolutną myśl, plan, w tej właśnie chwili zaistniał w pełni dojrzały nieskończony duch. Przytaczając ten porządek powstawania bóstw, czynię to tylko dlatego, aby Wam umożliwić zrozumienie ich związków. W rzeczywistości wszyscy trzej istnieją od wieczności. Są egzystencjalni, są bez początku i bez końca. Są partnerami, najwyżsi, ostateczni, absolutni i nieskończeni. Zawsze są, zawsze byli i zawsze będą. I są to trzy wyraźnie zindywidualizowane, ale wiecznie połączone ze sobą osoby: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Rozdział pierwszy. Bóg Działania. W przeszłej wieczności, po uosobieniu nieskończonego ducha, boski cykl osobowości stał się doskonały i kompletny. Istnieje Bóg Działania i gotowa jest rozległa scena przestrzeni do gigantycznego spektaklu stworzenia, do wszechświatowej przygody, boskiej panoramy wiecznych epok. Pierwszą czynnością nieskończonego Ducha jest dostrzeżenie i rozpoznanie swoich boskich rodziców, Ojca, Ojca i Matki, Syna. On, Duch, zdecydowanie rozpoznaje ich obydwu. Zdaje On sobie w pełni sprawę z ich odrębnych osobowości oraz nieskończonych atrybutów, jak również z ich zjednoczonej natury i wspólnego działania. Następnie, dobrowolnie, z niedoścignioną ochotą i inspirującą spontanicznością, trzecia osoba Bóstwa przyrzeka wieczną lojalność Bogu Ojcu i uznaje wiecznotrwałą trwałą zależność od Boga Syna, pomimo jej równości z pierwszą i drugą osobą. Zgodnie z naturą tego procesu i przy wzajemnym uznaniu niezależności każdej osobowości oraz jedności działania wszystkich trzech, Ustanowiony jest cykl wieczności. Istnieje rajska trójca. Scena przestrzeni wszechświata przygotowana zostaje dla różnorodnej i niekończącej się panoramy, na której wprowadzany jest w życie stwórczy cel Ojca Uniwersalnego przez osobę wiecznego syna i realizowany przez Boga Działania, pośrednika funkcjonującego dla dopełnienia rzeczywistości stwórczego partnerstwa Ojciec-Syn. Bóg działania funkcjonuje i ożywiają się martwe sklepienia niebieskie. Miliard doskonałych sfer rozbłyskuje w byt. Wcześniej, przed tym hipotetycznym momentem w wieczności, energie przestrzenne tkwiące w raju istnieją i są potencjalnie operatywne, ale nie mają aktualności bytu. Tak samo grawitacja fizyczna nie może być zmierzona inaczej, jak przez reakcję rzeczywistości materialnych na jej nieustanne przyciąganie. W tym zakładanym, wiecznie odległym momencie nie ma wszechświata materialnego, ale dokładnie w tej chwili, gdy zmaterializowało się miliard światów, mamy dowód istnienia grawitacji wystarczającej i adekwatnej, by je utrzymać w wiecznotrwałym uchwycie raju. Teraz na całym obszarze boskiego stworzenia rozbłyskuje druga forma energii. I ten rozlewający się duch natychmiast zostaje objęty grawitacją duchową wiecznego syna. Tak więc wszechświat, ujęty dwojaką grawitacją, jest poruszany energią wieczności i zanurzony jest w duchu boskości. Tym sposobem przygotowana zostaje gleba życia na pojawienie się świadomości umysłu w związanych z tym wszystkim obwodach inteligencji nieskończonego ducha. Na bazie tego zasiewu potencjalnego istnienia, przenikającego obszar centralnego wszechświata bogów, działa Ojciec i pojawia się osobowość Istoty. Następnie całą zorganizowaną przestrzeń wypełnia obecność rajskich bóstw, która zaczyna efektywnie przyciągać wszystkie rzeczy i istoty w kierunku raju. Nieskończony duch uwiecznia się równocześnie z narodzinami światów Hawony, czyli centralnego wszechświata stworzonego przez niego, z nim i w nim, zgodnie z wspólnymi ideałami i zjednoczoną wolą ojca i syna. Dzięki temu właśnie aktowi wspólnego stworzenia, trzecia osoba staje się bóstwem i tym samym na zawsze zostaje wspólnym stwórcą. Wielkie i wspaniałe są epoki stwórczej ekspansji ojca i syna, realizowane przez działanie i w działaniu ich wspólnego towarzysza i jedynego wykonawcy, trzeciego źródła i centrum. Nie ma żadnych zapisów o tych frapujących czasach. Posiadamy jedynie skąpe wyjaśnienie nieskończonego ducha, konkretyzujące te gigantyczne procesy. Potwierdził on tylko, że centralny wszechświat i wszystko, co tego wszechświata dotyczy, uwieczniło się wraz z osiąganiem przez niego osobowości i świadomej egzystencji. Krótko mówiąc, nieskończony duch oświadczył, że ponieważ On sam jest wieczny, wszechświat centralny tak samo jest wieczny. I to jest uznawany tradycyjnie początkowy punkt historii wszechświata wszechświatów. Nie wie się absolutnie o niczym przedtem i nie istnieją żadne zapisy dotyczące jakiegokolwiek wydarzenia czy działania przed tą zdumiewającą erupcją energii stwórczej i mądrości wykonawczej, co skrystalizowała rozległy wszechświat, istniejący i tak znakomicie działający w centrum wszystkich rzeczy. Poza tym zdarzeniem leżą niedocieczone działania wieczności i głębie nieskończoności. Absolutna tajemnica. Tak więc obrazujemy początki trzeciego źródła i centrum w kolejności, jako interpretacyjne zniżenie się do ograniczonych czasem i zależnych od przestrzeni umysłów istot śmiertelnych. Aby wyobrazić sobie historię wszechświata, umysł ludzki musi mieć punkt początkowy i otrzymałem polecenie stosowania tego właśnie sposobu rozpatrywania historycznej idei wieczności. W materialnym umyśle logika wymaga istnienia pierwszej przyczyny, a zatem postulujemy Ojca Uniwersalnego jako pierwsze źródło i absolutne centrum całego stworzenia, informując równocześnie wszystkie istoty stworzone, że Syn i Duch są współwieczni z Ojcem we wszystkich stadiach historii wszechświata i we wszystkich domenach stwórczej działalności. I robimy to nie lekceważąc w żadnej mierze rzeczywistości i wieczności wyspy raj, absolutu nieuwarunkowanego, absolutu uniwersalnego i bóstwa absolutu. Wyobrażenie sobie Ojca w wieczności jest wystarczającym osiągnięciem materialnego umysłu dzieci czasu. Wiemy, że każde dziecko najlepiej znajduje swój związek z rzeczywistością, opanowując z początku zależności sytuacji dziecko-rodzic, a potem poszerza tę ideę tak, aby obejmowała rodzinę jako całość. Potem rozwijający się umysł dziecka będzie mógł dostosować ideę stosunków rodzinnych do swej zależności od społeczeństwa, rasy i świata, a potem do zależności od wszechświata. Super wszechświata, a nawet wszechświata wszechświatów. Rozdział drugi. Natura nieskończonego ducha. Wspólny Stwórca pochodzi z wieczności i jest całkowicie i bez ograniczeń jednością z Ojcem Uniwersalnym i wiecznym Synem. Nieskończony duch w swej doskonałości odzwierciedla nie tylko naturę Rajskiego Ojca, ale również naturę pierwszego Syna. Trzecie źródło i centrum znane jest pod licznymi tytułami: uniwersalny duch, najwyższy przewodnik, wspólny Stwórca, Boski Wykonawca, nieskończony umysł, Duch Duchów, Rajska Matka Duch, wspólny aktywizator ostateczny koordynator, wszechobecny duch, inteligencja absolutna, boskie działanie, a na Uranti jest on czasem mylony z kosmicznym umysłem. Jest całkiem prawidłowo nazywać trzecią osobę Bóstwa nieskończonym duchem, ponieważ Bóg jest duchem, jednak istoty materialne, które mają skłonność do błędnego uznawania materii za podstawową rzeczywistość. A umysłu, jako razem z duchem zakorzenionego w materii, lepiej rozumiałyby trzecie źródło i centrum, gdyby było ono nazywane nieskończoną rzeczywistością, wszechświatowym organizatorem czy koordynatorem osobowości. Nieskończony duch, jako wszechświatowe objawienie boskości, jest niezbadany i przekracza zupełnie możliwości ludzkiego pojmowania. Aby odczuć absolutność ducha, powinniście rozważać jedynie nieskończoność Ojca Uniwersalnego i dostrzegać ogrom wieczności pierwszego syna. Doprawdy w osobie nieskończonego ducha istnieje tajemnica, jednak nie tak wielka jak w ojcu i synu. Ze wszystkich aspektów ojcowskiej natury, wspólny stwórca najwyraźniej objawia swą nieskończoność. Nawet jeśli wszechświat nadrzędny ewentualnie rozszerzy się do nieskończoności, obecność ducha, kontrola energii i potencjał umysłu wspólnego aktywizatora będą odpowiednie, aby sprostować wymaganiom tak bezgranicznego stworzenia. Aczkolwiek nieskończony duch podziela na wiele sposobów doskonałość, prawość i miłość Ojca Uniwersalnego, skłania się on w kierunku atrybutów miłosierdzia wiecznego Syna. Jest zatem tym, który niesie wielkiemu wszechświatu miłosierdzie rajskich bóstw. Zawsze i nieprzerwanie, powszechnie i wiecznie, duch niesie miłosierdzie, gdyż tak jak boscy synowie objawiają miłość Bożą, tak Boski Duch obrazuje miłosierdzie Boże. Jest niemożliwe, aby duch miał więcej dobroci niż ojciec, jako że cała dobroć ma swój początek w Ojcu. Jednak w działaniach ducha lepiej możemy zrozumieć tę dobroć. Oddanie ojca i stałość syna stają się bardzo rzeczywiste dla istot duchowych i materialnych mieszkających na różnych światach dzięki miłości, pełnej opiece i nieustającej służbie osobowości pochodzącej od nieskończonego ducha. Wspólny stwórca dziedziczy całe ojcowskie piękno myśli i prawy charakter. I te wzniosłe przymioty boskości koordynowane są w kosmicznym umyśle w poziomach zbliżonych do najwyższego, podporządkowane nieskończonej i wiecznej mądrości niezależnego i nieograniczonego umysłu trzeciego źródła i centrum. Rozdział trzeci. Stosunek ducha do ojca i syna. Tak jak wieczny syn. Jest słownym wyrażeniem pierwszej, absolutnej i nieskończonej myśli Ojca Uniwersalnego. Tak wspólny aktywizator jest doskonałym wypełnieniem pierwszej, kompletnej, stwórczej idei czy planu łącznego działania Ojca-Syna w partnerstwie osobowości i przy absolutnej jedności myśli Słowa. Trzecie źródło i centrum uwiecznia się razem z centralną czy odgórnie zarządzaną kreacją, i jedynie ta centralna kreacja istnieje wiecznie pośród wszechświatów. Od czasu uosobienia trzeciego źródła pierwsze źródło nie bierze już osobiście udziału w stwarzaniu wszechświata. Ojciec Uniwersalny przekazuje wszystko, co możliwe, swemu wiecznemu synowi. Tak samo wieczny syn nadaje całą możliwą władzę i moc wspólnemu stwórcy. Wieczny syn i wspólny stwórca planowali i kształtowali jako partnerzy i poprzez współdziałające osobowości każdy posthawonalny wszechświat, jaki został powołany do bytu. Duch utrzymuje takie same osobiste związki z synem we wszystkich kolejnych kreacjach. Jakie syn utrzymuje z ojcem w pierwszej i centralnej kreacji. Was i wasz wszechświat stworzył syn stwórcy wiecznego syna i stwórczy duch nieskończonego ducha. I kiedy ojciec sumiennie podtrzymuje to, co oni zorganizowali, przenosi on na syna wszechświata i ducha wszechświata obowiązek wspierania i utrzymywania ich dzieła, jak również służenia tym istotom które sami stworzyli. Nieskończony duch jest operatywnym pomocnikiem wszechmiłującego Ojca i wszechmiłosiernego Syna, przy realizacji ich wspólnego planu, polegającego na przyciąganiu do siebie wszystkich kochających prawdę dusz ze wszystkich światów czasu i przestrzeni. Kiedy wieczny syn zaakceptował plan swego ojca, mówiący o osiąganiu doskonałości przez istotę stworzone z wszechświatów, wtedy ten właśnie projekt wznoszenia się istot stał się planem ojca-syna, i w tym momencie nieskończony duch stał się dla ojca i syna wspólnym administratorem, wprowadzającym w życie ich wspólny i wieczny cel. I realizując to, nieskończony Duch zaoferował Ojcu i Synowi wszystkie środki swej boskiej obecności oraz środki boskich osobowości duchowych. Poświęcił wszystko dla gigantycznego planu wywyższenia żyjących wiecznie, obdarzonych wolą istot, do boskich szczytów rajskiej doskonałości. Nieskończony Duch jest kompletnym, wyłącznym, wszechświatowym objawieniem Ojca Uniwersalnego. I Jego wiecznego Syna? Cała wiedza o partnerstwie Ojca, Syna musi być przekazywana przez nieskończonego Ducha, wspólnego przedstawiciela boskiej jedności myśli, słowa. Wieczny Syn jest jedyną drogą dostępu do Ojca uniwersalnego, a nieskończony Duch jest jedynym środkiem docierania do wiecznego Syna. Tylko dzięki cierpliwej służbie Ducha, Wznoszące się istoty czasu potrafią odkryć syna. Nieskończony duch jest w centrum wszystkich rzeczy, pierwszym z rajskich bóstw, do którego docierają wznoszący się pielgrzymi. Trzecia osoba otacza osobę drugą i pierwszą, i dlatego też musi zawsze pierwsza być rozpoznana przez wszystkich kandydatów do prezentacji przed synem i jego ojcem i na wiele innych sposobów duch na równi prezentuje Ojca i Syna i podobnie im służy. Rozdział 4. Duch boskiej służby. Podobnie jak we wszechświecie fizycznym, w którym grawitacja raju trzyma wszystkie rzeczy razem, we wszechświecie duchowym słowo Syna objaśnia myśli Boga, a kiedy staje się ciałem Wykazuje przepełnione miłością miłosierdzie połączonej natury związanych ze sobą stwórców. Jednak na wskroś całej tej materialnej i duchowej kreacji rozpościera się rozległa scena, na której nieskończony duch i jego duchowe potomstwo okazują wspólne miłosierdzie, cierpliwość i nieustające uczucie boskich rodziców do swych inteligentnych dzieci, przez nich razem wymyślonych i stworzonych. Nieustanna działalność na rzecz umysłu jest istotą boskiego charakteru ducha. Ich wszelkie duchowe potomstwo wspólnego aktywizatora podziela to pragnienie opieki, boski impuls służby. Bóg jest miłością, syn jest miłosierdziem, duch służbą, służbą boskiej miłości i nieskończonego miłosierdzia dla całego inteligentnego stworzenia. Duch jest uosobieniem ojcowskiej miłości i synowskiego miłosierdzia. W nim te cechy są wiecznie zjednoczone dla wszechświatowej służby. Duch jest miłością stosowaną do wszystkich istot stworzonych w całej kreacji, zjednoczoną miłością ojca i syna. Nieskończony duch znany jest na Uranti jako wszechobecny wpływ, uniwersalna obecność. Jednak w Hawonie Będziecie go znać jako osobową obecność aktualnej służby. Tutaj służba rajskiego ducha jest przykładowym i inspirującym wzorem dla każdego partnerskiego ducha i podległych mu osobowości, służących istotom stworzonym na światach czasu i przestrzeni. W tym boskim wszechświecie nieskończony duch w całej pełni uczestniczył w siedmiu transcendentalnych odwiedzinach wiecznego Syna tak samo brał udział w siedmiu obdarzeniach orbit Hawony oraz z pierwszym synem Michałem dlatego też stał się współczującym i wyrozumiałym opiekunem duchowym każdego pielgrzyma czasu przemierzającego te doskonałe orbity na wysokości kiedy syn Stwórcy Boga podejmuje się obowiązków stworzenia planowanego wszechświata lokalnego Osobowości nieskończonego ducha zobowiązują się niestrudzenie służyć takiemu synowi Michałowi, kiedy udaje się na swą misję stwórczej przygody. Zwłaszcza w osobach stwórczych córek, matek duchów wszechświata lokalnego, znajdujemy nieskończonego ducha poświęcającego się zadaniu awansowania istot materialnych do coraz wyższych poziomów osiągnięć duchowych. I cała ta służba dla istot stworzonych prowadzona jest w doskonałym zestrojeniu z tymi celami, do których dążą synowie Stwórcy z wszechświatów lokalnych, jak również w bliskim związku z osobami tych synów. Tak więc synowie Boga podejmują się gigantycznego zadania objawienia wszechświatowi przepełnionej miłością ojcowskiej osobowości. Tak nieskończony duch poświęca się nieskończonej służbie, objawianiu wspólnej miłości Ojca i Syna, indywidualnym umysłom wszystkich dzieci każdego wszechświata. W tych wszechświatach lokalnych duch nie schodzi do istot materialnych w formie ciała śmiertelnego, jak to robią niektórzy Synowie Boga. Jednak nieskończony duch i partnerskie duchy zniżają swój status, radośnie przechodząc zdumiewający szereg redukcji boskości, dopóki nie pojawią się jako aniołowie, aby stać przy was i prowadzić was zwyczajnymi ścieżkami ziemskiego bytu. Dzięki takiej właśnie redukcji statusu nieskończony duch rzeczywiście i jako osoba zbliża się bardzo do każdej istoty pochodzącej od zwierząt na jej sferze. I wszystko to robi duch, nie deprecjonując w żadnym stopniu swojej egzystencji jako trzeciej osoby Bóstwa, w centrum wszystkich rzeczy. Wspólny aktywizator jest prawdziwie i na zawsze wielką usługującą osobowością, wszechświatowym dawcą miłosierdzia. Aby zrozumieć służbę ducha, zastanówcie się nad tą prawdą, że jest on wspólnym z obrazowaniem niekończącej się miłości Ojca. I wiecznego miłosierdzia syna. Służba ducha nie ogranicza się jednak wyłącznie do reprezentowania wiecznego syna i ojca uniwersalnego. Nieskończony duch może także służyć istotom danej domeny w swym własnym imieniu i na własnych warunkach. Trzecia osoba posiada boskie dostojeństwo i również od siebie powszechnie obdarza służbami miłosierdzia. Kiedy człowiek dowie się więcej o pełnej miłości i niestrudzonej służbie niższych klas istot z rodziny nieskończonego ducha, będzie bardziej podziwiał i wielbił transcendentalną naturę i niezrównany charakter wspólnego działania Ojca Uniwersalnego i wiecznego Syna. Prawdziwie duch jest oczami Pana zwróconymi na sprawiedliwych i boskimi uszami otwartymi na ich modlitwy. Rozdział 5. Obecność Boga. Wyróżniającą się cechą nieskończonego Ducha jest jego wszechobecność. Ten wszystko przenikający Duch, który tak bardzo jest podobny do obecności wszechświatowego boskiego umysłu, jest wszechobecny w całym wszechświecie wszechświatów. Zarówno druga osoba, jak i trzecia osoba Bóstwa reprezentowane są na wszystkich światach przez ich wszechobecne duchy. Ojciec jest nieskończony i dlatego ograniczony jest tylko przez własną wolę. Ojciec działa sam w obdarzeniu dostrajaczami i w ujęciu obwodu osobowości, ale w kontaktach sił duchowych z istotami inteligentnymi używa on duchów i osobowości wiecznego Syna i nieskończonego Ducha. Jeśli zechce, może być gdziekolwiek duchowo obecny, na równi z synem, czy wspólnym aktywizatorem. Jest on obecny z synem i w duchu. Ojciec jest z całkowitą pewnością wszędzie obecny i dostrzegamy jego obecność w dowolnej ze wszystkich rozmaitych, ale powiązanych ze sobą sił, wpływów i obecności. W Waszych Pismach Świętych. Nazwa Duch Boży wydaje się być używana na przemian zarówno na określenie nieskończonego Ducha w raju, jak i Stwórczego Ducha z Waszego Wszechświata Lokalnego. Duch Święty jest obwodem duchowym Stwórczej Córki Rajskiego Nieskończonego Ducha. Duch Święty jest obwodem miejscowym każdego Wszechświata Lokalnego i ogranicza się do domen duchowych danej kreacji, ale nieskończony Duch jest wszechobecny. Istnieje wiele wpływów duchowych, a wszystkie są jako jedność. Nawet działanie dostrajaczy myśli, choć niezależne od wszelkich innych wpływów, nieodmiennie zbieżne jest z duchową służbą połączonych wpływów nieskończonego Ducha oraz Matki Ducha Wszechświata Lokalnego. Kiedy te duchowe obecności działają w życiu Urantian, nie można ich odróżnić. W waszych umysłach i na wasze dusze działają one jako jeden duch pomimo swego zróżnicowanego pochodzenia. I kiedy doświadczacie tej zjednoczonej służby duchowej, staje się ona dla was wpływem Najwyższego, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi wobec waszego Ojca na wysokości. Pamiętajcie zawsze, że nieskończony duch jest wspólnym aktywizatorem. Zarówno ojciec, jak i syn działają w nim i poprzez niego. Jest on obecny nie tylko sam z siebie, ale również jako ojciec i jako syn oraz jako ojciec-syn. Z tej to przyczyny oraz z wielu innych dodatkowych przyczyn, duchowa obecność nieskończonego ducha często określana jest jako duch Boży. Traktowanie współdziałania całej służby duchowej jako ducha Bożego byłoby również konsekwentne gdyż takie połączenie jest naprawdę zjednoczeniem duchów Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha i Boga Siedmiorakiego, nawet Ducha Boga Najwyższego. Rozdział 6. Osobowość nieskończonego ducha Powszechne obdarzenie trzecim źródłem i centrum oraz jego rozległe rozdzielenie nie powinno przesłaniać wam czy skądinąd umniejszać faktu jego osobowości. Nieskończony Duch jest wszechświatową obecnością, wiecznym działaniem, kosmiczną mocą, świętym wpływem i wszechświatowym umysłem. Jest wszystkim tym i jeszcze czymś nieskończenie większym, ale jest on także prawdziwą i boską osobowością. Nieskończony Duch jest osobowością kompletną i doskonałą. Jest równy w boskości i jest partnerem Ojca uniwersalnego i wiecznego Syna. Wspólny Stwórca jest po prostu tak samo rzeczywisty i widzialny dla wszechświatowych wyższych istot inteligentnych, jak Ojciec i Syn. Faktycznie jeszcze bardziej, gdyż to właśnie do Ducha muszą dotrzeć wszystkie wznoszące się istoty, zanim będą mogły dostąpić Ojca poprzez Syna. Nieskończony duch, trzecia osoba Bóstwa, posiada wszystkie te cechy, które kojarzycie z osobowością. Duch wyposażony jest w absolutny umysł. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Duch wyposażony jest nie tylko w umysł, ale także w wolę. W obdarzaniu jego darami jest napisane: Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Miłość Ducha jest rzeczywista, tak jak rzeczywiste są Jego troski, zatem nie zasmucajcie Ducha Bożego. Czy dostrzegamy nieskończonego Ducha jako rajskie bóstwo, czy jako stwórczego Ducha wszechświata lokalnego, zauważamy, że wspólny Stwórca jest nie tylko trzecim źródłem i centrum, ale jest także boską osobą. Ta boska osobowość odnosi się do wszechświata również jako osoba. Duch mówi do Was, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch. Duch sam wstawia się za Wami. Duch wywiera bezpośredni i osobisty wpływ na istoty stworzone, gdyż tak wielu, jak wielu prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Choć dostrzegamy zjawisko służby nieskończonego Ducha dla odległych światów wszechświata wszechświatów, choć stajemy w obliczu tego samego koordynującego Bóstwa, działającego w niezliczonych legionach różnorodnych istot i poprzez te istoty, biorące początek z trzeciego źródła i centrum, choć zauważamy wszechobecność Ducha, tym niemniej wciąż twierdzimy, że to samo trzecie źródło i centrum jest osobą. Wspólnym stwórcą wszystkich rzeczy, wszystkich istot i wszystkich wszechświatów. W administracji wszechświatów Ojciec, Syn i Duch są w doskonałym i wiecznym związku wzajemnym. Chociaż każdy osobiście służy całemu Stworzeniu, wszyscy trzej są bosko i absolutnie związani wzajemnie w służbie i kontroli całego Stworzenia, co sprawia, że zawsze są jednością. Ojciec i syn są razem obecni w osobie nieskończonego Ducha, zawsze i z nieograniczoną doskonałością, gdyż Duch jest podobny Ojcu i podobny Synowi, oraz podobnie jak Ojciec i syn, zawsze jest z nimi jednością. Przedstawione na Uranti przez niebiańskiego radcę z Uwersi, upoważnionego przez pradawnych czasu do zobrazowania natury i działalności nieskończonego ducha. Czytał Triglav